Witajcie! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zbudować bardzo prosty karmnik automatyczny z takiej oto butelki PET. Co będziemy potrzebować do zbudowania prostego karmnika? Otóż butelka PET, najlepiej tu mamy akurat po napoju dwulitrowym, z zakrętką. Potrzebna będzie nam podstawka od kwiatów. Taka mniej więcej, żeby jej średnica była mniej więcej 3 cm większa niż średnica butelki. Będziemy potrzebować wkrętu czarnego i podkładki, gwoździa, mały gwóźdź będzie potrzebny, kawałek drutu, kombinerki i jakieś źródło ognia. Przystępujmy do pracy, wykonanie jest bardzo proste, każdy jest w stanie sobie wykonać taki karmnik. Nie sądzę, aby jego wykonanie zebrało więcej niż 6 do 7 minut. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od wypalenia otworów w plastiku, tam gdzie trzeba to zrobić, a trzeba wypalić te otwory 3. Uruchommy nasze źródło ognia. No, wystarczy. Jeszcze trochę mniejszy ten ogień. Dobra. Bierzemy gwóźdź w kombinerki i rozgrzewamy go nad palnikiem. To chwilę potrwa. Musi się porządnie rozgrzać, żeby się bez problemu przepalił na wylot. I zaczynamy od wypalenia pierwszego otworu. Wypalamy go w naszej butelce PET w samym dnie, w samym środeczku. Przystąpmy do pracy. Oto. Ciach. Mamy wypalony otwór. Następnie taki sam otwór wypalamy dokładnie w samym środku naszej podstawki. Rozgrzewamy. Ciach, już. I tak samo w samym środku zakrętki od butelki plastikowej. I już. W tym momencie nie będzie nam potrzebny już więcej ogień. Możemy go zamknąć. Gwóźdź też nam nie będzie potrzebny. Możemy go gdzieś odłożyć. W tej chwili on jest chwilowo dosyć ciepły, więc nie będę go kładł. O, tutaj niech sobie poleży. Dobra. Po wypaleniu otworów należy nożykiem, takim o, do cięcia papieru, obciąć leciutko dwie, tutaj można powiedzieć, nóżki butelki, a mniej więcej w taki oto sposób. Naciąć. W ten sposób powstają nam otwory, którymi będzie wysypywał się nasz pokarm do podstawki, nasz pokarm dla ptaków. Możemy przypasować, czy będzie dobrze. Tutaj troszeczkę można powiększyć. Nie za dużo, żeby nie przedobrzyć. Teraz będzie dobrze. Tutaj troszeczkę jeszcze. Oj. Prawie za mocno, ale wybrnęliśmy. Tak. Teraz musimy przymocować podstawkę do butelki. Po to wypaliliśmy te otwory, żeby przez nie wkręcić po prostu wkręt czarny i to przymocować. Podkładka jest po to, żeby stożek tutaj wkrętu, o ten tutaj ta końcóweczka, nie rozerwała nam podstawki. Najpierw wkręcamy w podstawkę, wkręt lekko, następnie w butelkę całość i możemy użyć śrubokrętu. Tu mam akurat wkręt krzyżakowy, więc użyjemy krzyżakowego śrubokrętu. Możemy to całość skręcić. I już. Główna część naszego karmnika w tym momencie została wykonana.
W podstawce będzie zbierał się pokarm, który będzie wypadał z butelki i ptaki będą się mogły tutaj sobie na tej krawędzi podstawki usiąść i ten pokarm wydobyć sobie stąd. Teraz trzeba to jeszcze jakoś zawiesić. Po to wykonaliśmy otwór w nakrętce i po to jest nam kawałek drutu. Ten drut, tutaj mam go akurat zdecydowanie za dużo. Tniemy około 10-centymetrowy kawałek. Zginamy go na pół. Dwa końce przekładamy przez otwór w zakrętce wykonany. Tak? I od wewnątrz to związujemy, żeby ten drut nam się tam elegancko zablokował. Możemy takie wąsy tu zostawić. O, tak elegancko, żeby o, w ten sposób i teraz to już nie wypadnie. I w taki oto sposób wykonaliśmy bardzo prosty karmnik automatyczny, który w tym wypadku mieści 2,5 litra, prawie 2,5 litra nasion słonecznika. Jak wsypywać nasiona? Oczywiście wsypujemy je odkręcając karmnik. Żeby sobie ułatwić, możemy wykorzystać drugą butelkę, zrobić z niej lejek, obcinając właśnie tą część tutaj i przykładając do od góry. Można sobie jeszcze ułatwić, jeśli na drugiej butelce, tutaj wokół szyjki, owiniemy kawałek papieru, tak żeby on wystawał powiedzmy pół centymetra ponad butelkę i wtedy będziemy mogli sobie ten lejek postawić, umocować na naszej butelce, nic nam się nie ześliźnie i pokarm wpada do butelki. Proponuję tego typu karmniki wieszać gdzieś pod okapem, gdyż no, jeśli się tutaj dostanie woda do podstawki, no to ona nie będzie łatwo odpływała. Ewentualnym rozwiązaniem może być wypalenie jeszcze kilku drobnych dziur tutaj w tym miejscu, żeby po prostu ta woda mogła sobie swobodnie wypływać. Jak działa taki karmnik? Możecie zobaczyć. Teraz jest on bardzo skuteczny, od kilku lat wykonuję sobie takie karmniki. Jest to bardzo tanie, bardzo proste rozwiązanie. Każdy może wykonać. No jest to karmnik automatyczny, który nie wymaga zbyt częstego odwiedzania. Raz na kilka dni po prostu trzeba uzupełnić nasiona i to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę, mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!